tvpodkarpacie.pl. Jednym z bardziej gorących punktów poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa stało się dość nieoczekiwanie przyjęcie wojewódzkiego programu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą grupy kilkunastu osób, która nie zgadzała się z jednym z zapisów w programie, mówiącym o odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. I w tym programie, wbrew wcześniejszym deklaracjom, jest możliwość budowy elektrowni wiatrowych w odległości już 500 metrów od zabudowań. No, jest to dla nas nie do przyjęcia, tym bardziej, że ci sami politycy deklarowali nam, że nie będzie takiego wariantu. Ci sami politycy chcą wprowadzić rozwiązania na szczeblu ogólnokrajowym, w odległości, aby odległość od zabudowań elektrowni wiatrowych wynosiła 3 km. Dokument musi mówić bardzo prosto, przejrzyście, czysto, krótko, że taka i taka sytuacja. Jeżeli to ma być 2 km, to 2. A jeżeli się mówi o różnych opcjach, więc prawnicy, fachowcy będą próbować naciągać to prawo do siebie i będą skracać te odległości. Dlaczego walczymy o to, żeby to było czysto, czytelnie powiedziane? Lokalizacja takich elektrowni, po pierwsze, naszych lokalizuje się często w pięknych terenach, które powinny być chronione krajobrazowo, ale również przede wszystkim zagrażają mieszkańcom. Hałas słyszalny, niesłyszalny powodują, że zagraża to zdrowiu, a nawet życiu, ale też spada wartość gruntów, nieruchomości i dlatego nie mogą one być tutaj w takich odległościach. Najlepiej nie powinny być w ogóle na Podkarpaciu takie elektrownie budowane. W związku z tym Zarząd Województwa Podkarpackiego w osobach marszałka Władysława Ortyla, wicemarszałka Lucjana Kuźniara oraz członka zarządu Tadeusza Piuro jeszcze przed głosowaniem nad uchwałą dotyczącą wojewódzkiego programu rozwoju odnawialnych źródeł energii spotkali się z pikietującymi. Z przeprowadzonych rozmów wynikało jednoznacznie, że po pierwsze dokument nie ma rangi prawa miejscowego, a jest to tylko pewnego rodzaju ukierunkowanie samorządów. Po drugie, zarząd zdecydował się wnieść poprawki do uchwały w jednym z rozdziałów w wojewódzkim programie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dokument ten będzie przywołany w regionalnym programie operacyjnym. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli potem będziemy pisali pewne uszczegółowienia, pewne zasady wykorzystania środków, to w przypadku, gdyby jakiś projekt kolidował z zapisami tego programu, to może nie zostać zaakceptowany. Aczkolwiek zgłaszający, z racji tego, że to nie ma mocy ustawy ani mocy prawa miejscowego ustanowionego przez Sejmik, nie powinno być tam przesądu. Ale my chcemy tego wpisać do RPO, prawda, żeby go przywołać. My, mając całe spektrum związane z regionalnym programem operacyjnym, nie ma zgody, nie ma możliwości, żebyśmy dyskryminowali albo w cudzysłowie, albo faktycznie jakąkolwiek formułę działalności gospodarczej, prawda? Równość mężczyzn i kobiet, tu pan poseł kiwa głową, wszystko wie, jak co komisja sprawdza i inne tam jeszcze rzeczy, o których nie będę mówił. Także to jest kilka takich kluczowych pytań, przez które się przychodzi. Jedną rzeczą jest też analiza, w jakim obszarze w odnawialne źródła energii, do której jesteśmy zobowiązani przez Komisję Europejską, te słynne 15%, które musimy tam zrobić, skąd się musi wziąć. Więc oni sprawdzają, czy wszystkie ewentualności w tym są wykorzystywane. To, co zalecił zarząd, jak gdyby to jest takim zaleceniem myśleliśmy, że to powyżej 2 km musi być, co oznacza, że 0,6% naszego województwa, tutaj takie kropeczki zielone, nawet Państwo może dalej tam widzą, ale tą mapkę dostarczymy, 0,6% powierzchni naszego województwa może być miejscem, gdzie zostanie usytuowany. Tak, może spełniać te kryteria. Ten program powstał na Waszą prośbę, na Wasze życzenie. I to, że tam były badane trzy warianty, 500, 2 km i 3 km, to tylko po to, żeby się dowiedzieć, jaka jest reakcja społeczna na 500 metrów wiatraków od zabudowań, na 2 km i na 3. Zarząd, żeby nie mieć zarzutu, że to, że dyskryminujemy rozwijanie energetyki odnawialnej w Brukseli przy negocjowaniu RPO, przyjęliśmy tą średnią wartość, wiedząc, że przy 2 km praktycznie już te inwestycje są praktycznie niemożliwe w województwie podkarpackim. Po poprawkach sporny fragment jednego z rozdziałów w wojewódzkim programie rozwoju odnawialnych źródeł energii brzmi następująco. Warianty wynikowe realizacji rekomendowanych kierunków rozwoju
w wariancie drugim zatytułowanym Zrównoważony rozwój OZE zwiększający bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, tiret drugi, wykreślić wyrazy i lub średni, następnie kropkę zastąpić przecinkiem i dopisać tam, gdzie odległość turbin wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej, miejsc pobytu ludzi i zwierząt gospodarskich będzie wynosić ponad 2 km. W tym samym rozdziale w podsumowaniu zdanie z powyżej przedstawionych wariantów rekomenduje się realizację wariantu drugiego, który umożliwi osiągnięcie celu strategicznego programu, zastąpić zdaniem. Przyjmuje się do realizacji wariant drugi, czyli konkretnie ten 2 km, prawda? Zaś po nim tiret powyżej, powyżej. Zaś po nim w tirecie pierwszym wykreślić wyrazy i średnie. Teraz jak to jest w praktyce, jak to będzie w praktyce zmienione? Ja przeczytam tą zmianę już konkretnie w tym drugim tirecie. Energetyka wiatrowa będzie rozwijała się, to już po zmianach, które przyjmiemy, sądzę, na sejmiku. Energetyka wiatrowa będzie rozwijała się tylko w obszarach, na których występuje niski poziom ryzyka wystąpienia konfliktów społeczno-środowiskowych. W szczególności tam, gdzie odległość turbin wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej będzie nie mniejsza niż 2 km. Tak będzie zapisane w wojewódzkim programie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Najlepszym rozwiązaniem, które jest przeciwstawiające się powstawaniu farm wiatrowych, to jest plan zagospodarowania przestrzennego. I Państwo macie tą świadomość w tym momencie, że to jest najlepsze. Jeżeli nie będzie zapisów przeciwstawiających się powstawaniu takich ferm, to w tym momencie, że będą takie zapisy, to nie ma możliwości wtedy powstawania ich w rzeczywistości. Natomiast tutaj, tak jak było powiedziane, że jest to akt prawny, który będzie brany, będzie ujęty w regionalnym programie operacyjnym, czyli my będziemy się przyglądać tym projektom, które będą w tym obszarze dotyczyć i jednocześnie nie będą gwarantować tej odległości minimalnej. To jest jeden temat. Natomiast może się tak zdarzyć, że w terenie zarówno podmioty gospodarcze, jak i samorządy, będzie to dla nich jakby wyznacznikiem, ale nie, tak jak jeszcze powiedziałem, nie jest to akt prawny. W związku z tym będzie wtedy proces tworzenia procesu oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko i w tym momencie, że ten problem gdzieś tam może istnieć, ale no, wierzymy, że ten akt, który tutaj i ten projekt uchwały, który wierzymy, że dzisiaj sejmik przyjdzie, no będzie jakimś takim wyznacznikiem. Ale... Prawo i Sprawiedliwości przyjął właśnie te ustalenia co do przyjęcia jednego tylko poglądu na tę sprawę i wpisania tych 2 km, tak jak czytał pan marszałek. Jest istotne również, bo tu na tej sali kiedyś my się spotykali, zdanie radnych sejmiku, zdanie zarządu województwa, które będzie brane pod uwagę przez samorządy lokalne, przez samorządy gminne, a też istotne będzie już później przy prowadzeniu naboru projektów, które będą zmierzyć do budowy farm wiatrowych. Dokument, jest to dokument z tego, co ja tu czytam, bardzo ważny. Jest to dokument mający rangę dokumentu strategicznego, ułatwi proces inwestycyjny, w tym skróci procedury związane ze staraniem się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Tutaj wojewódzki program rozwoju odnawialnych źródeł energii dla województwa podlaskiego nie ma rangi prawa miejscowego, to prawda, ale będzie dokumentem o istotnym znaczeniu dla naszego regionu, który dysponuje znaczącym potencjałem w zakresie alternatywnych źródeł energii. Będzie też mógł stanowić podstawę do planowania form wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w regionalnym programie operacyjnym na kolejny okres programowania. Znajdzie też odzwierciedlenie w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Czy jest taka możliwość, aby tego dokumentu, bo my też mamy swoich prawników, działamy jako Stowarzyszenie Ogólnopolskie, które już naprawdę skutecznie pokazało problem energetyki wiatrowej w skali kraju i pokazało problem bezsensowności tej energetyki, przynajmniej na tych naszych terenach. I dlatego nasze postulaty są dwa główne, a więc 3 kilometry, prawdopodobnie zgodzimy się na 2 kilometry, jeżeli będzie, ale też jest drugi postulat, promowanie i energetyki, mikroenergetyki, skierowanie przede wszystkim wszelkich środków na odnawialne źródła energii, z których będą mogli skorzystać indywidualni mieszkańcy naszego województwa. I dlatego, czy jest taka możliwość,
Znaczy, tak, panie właśnie, nie podejmować tej uchwały dzisiaj, przenieść, to jest wręcz prośba, to jest przenieść ją na następną sesję sejmiku. W tym czasie my byśmy jeszcze, bo dzisiaj takie zmiany, naprawdę to trudno dzisiaj odnieść się do tych zmian. Tutaj trzeba przeczytać, to jest cały dokument wielostronicowy, tam są trzy warianty. Te zmiany dotyczą tylko jednego wariantu. Dwa warianty pozostałe pozostają. Nie, wypadają. No ja bym chciał wiedzieć dokładnie, jakie to są zmiany w całym tym dokumencie. Nie, znaczy tak, ten cały dokument, tak jak był w konsultacjach społecznych, obowiązuje. Te które poprawki tam były, to zostały uwzględnione cały czas w życiu. Taka jest sytuacja. A ta dzisiejsza poprawka, wcześniej rekomendacja zarządu, jak gdyby sugestia, żeby to było powyżej 2 km, przełożona dzisiaj zostaje na wybór wariantu, prawda? Nie do 500, nie do 2 km, tylko powyżej 2. Jednoznacznie, tamte warianty, panie pośle, znikają. I oczywiście zapisy o mikro są i bardzo proszę pana dyrektora, żeby zacytował, są jak najbardziej, to też był jeden z wniosków waszych. Wariant ten zakłada rozwój wytwarzania energii przez podmioty wytwarzające energię dla potrzeb społeczności lokalne ciepłownie, elektrociepłownie. W wariancie tym powinien nastąpić rozwój ciepłownictwa sieciowego. Wariant ten powinien być oparty o rozwój kogeneracji lokalnej elektrociepłowni oparty o biomasę stałe wytwarzanie energii cieplnej na potrzeby lokalne. Ponadto w wariancie tym zakłada się umiarkowany rozwój energetyki wiatrowej, ograniczony, których występuje niskie ryzyko konfliktów społecznych. W wariancie tym powinien nastąpić suplementujący rozwój małej i mikrogeneracji w oparciu o zasoby energii odnawialnej, szczególnym uwzględnieniem układu hybrydowy, na przykład połączenie ogni fotowoltanicznej z turbinami wiatrowymi pompami ciepła. Oczywiście chodzi o mikro. Syn ten powinien zapewnić magazynowanie energii w postaci produkcji wodoru, bioetanolu w okresie nadprodukcji energii oraz ponowne przetwarzanie w energię elektryczną, w ogniwa paliwowe w okresie jej niedoboru z wykorzystaniem odpadu ciepłoodpadowego. W wariancie zakłada się, energetyka będzie się rozwijać na terenach, no i to już potem są te tirety, z włączeniem obszarów chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego oraz obszarów siedliskowych Natura 2000. Rozwój energetyki, to o wodnej mówimy, będzie oparty o małe elektrownie wodne wykorzystywane w pierwszej kolejności istniejące piętrzenie, takie, które mogą być zrealizowane. Zakłada się, że tempo rozwoju będzie umiarkowane. Energetyka wiatrowa, i to już po zmianę, będzie się rozwijała tylko na obszarach, na których występuje niski poziom ryzyka wystąpienia konfliktów społecznego, ja muszę przeczytać z poprawkami. Nie, to już ta poprawka była. To już jest przeczytane. No i energetyka słoneczna będzie się rozwijać tylko na obszarach, w których występuje niski i średni poziom ryzyka wystąpienia konfliktów społecznych. Rozwój będzie następował głównie na obszarach zurbanizowanych, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz przewiduje się umiarkowany rozwój farm fotowoltaicznych. Ostatecznie pikietujący doszli do porozumienia z zarządem województwa, a uchwała już z poprawkami zyskała uznanie radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. TV Podkarpacie.pl